Tym razem spacer był dłuższy. Toruń, protest po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego także przed siedzibą Radia Maryja. Niedzielny protest związany z czwartkowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji dotarł także przed siedzibę Radia Maryja. Demonstranci zostawili przed bramą rozgłośni m.in. wieszaki i znicze. Niedziela jest kolejnym dniem protestów w Toruniu związanych z czwartkowym orzeczeniem TK. Na początku protest w Toruniu, podobnie jak w poprzednich dniach, ogniskował się głównie w centrum miasta. Demonstrujący zebrali się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, skąd udali się pod kurię. Dodatkowo manifestacja przybrała, tak jak ma to miejsce od czwartku, formę spaceru głównymi ulicami. W niedzielę spacer był jednak dłuższy, gdyż manifestanci dotarli także przed siedzibę rozgłośni prowadzonej przez ojców redemptorystów. Hasła wznoszone przez manifestantów w niedzielę dzieliły się na cenzuralne i zdecydowanie niecenzuralne. Tłum, w dużej większości młodych ludzi, skandował m.in. Nie składamy parasolek, J.ci PiS, precz z Kaczorem, W.ci, mamy dość, Solidarność naszą bronią, moje ciało, moja decyzja. Podobne hasła wypisane były także na transparentach. Przed siedzibą radia dodatkowo okrzyki kierowane były m.in. do ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja i telewizji Trwam. Skandowano m.in. J.ci Rydzyka, trzeba była nas nie W.ci, nie będziemy się użalać, jedno słowo, W.j. Wielokrotnie słowo, W.j. kierowano również wprost do redemptorysty. Pozdrawiano go także pokazując środkowe palce. Aspirant Wojciech Chrostowski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP Toruń przekazał, że w trakcie protestu było spokojnie i obyło się bez incydentów, które wymuszałyby interwencję policji. Nie chciał podawać szacunków służb odnośnie do liczby uczestników spaceru. Z informacji przekazywanych przez organizatorów i uczestników wynika, że było to kilka tysięcy osób. W czwartek TK w pełnym składzie orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę. Zdania odrębne złożyli dwaj sędziowie.